Tak jak zawsze zależy nam, żeby ten kolor był na maksa naturalny, żeby wyglądał tak jak Twoje włosy. Dlatego też zblendujemy kilka odcieni, robiąc taki efekt sombre. Dzięki temu ten kolor wydobędzie jeszcze bardziej Twoją urodę i będzie pięknie wyglądał razem z kolorem Twoich oczu. Po wybraniu koloru włosów i struktury zaczynamy tworzyć dla Anieli najbardziej modny kolor tej jesieni. Ręcznie mieszamy odcienie brązów, a w tym samym czasie Natalia zaczyna aplikację mikrokapsułek. Cieńsze włosy na skroniach zakładamy pojedynczym rozmieszczeniem, gęste włosy na tyle głowy mnogim rozmieszczeniem. To bardzo indywidualna praca, dająca większą objętość i bezpieczeństwo włosów naturalnych. Na sam koniec prostowanie, podcinanie i stylizacja włosów. Anieli zależało na jak najdłuższych włosach, dlatego podcięliśmy dosłownie 5 cm, aby te końce były gęste i pełne. No i jak? Jezus, to jest sztos! Pięknie! Sami tutaj nie możemy się nadziwić, po prostu tak pięknie wyglądasz i tak idealnie ci ten kolor pasuje do twarzy. Wyszczupla i tak odświeża. I odmładza. Tak, młodziej wyglądasz, mimo że to jest ciemny odcień. Dajcie nam znać, jak Wam się podoba i jak myślicie, jaki był koszt całej usługi.